Flybel to funkcjonująca od 2021 roku grupa edukacyjna założona i prowadzona przez dr Barbarę Walkiewicz-Cyrańską. W ramach funkcjonowania grupy co kilka miesięcy odbywają się tematyczne sympozja, w których uczestniczyć mogą zainteresowani lekarze z całej Polski. Podczas sympozjów istnieje możliwość wysłuchania wykładów, wymiany doświadczeń oraz odwiedzenia stoisk producentów i dystrybutorów sprzętu i preparatów. W ramach grupy eksperckiej przygotowywane są także szkolenia produktowe. Jaka jest historia i idea Flybel? Jakie są plany rozwoju grupy? O tym rozmawiamy dziś z dr Barbarą Walkiewicz-Cyrańską. Zacznijmy od początku, od pierwszego sympozjum, a nawet od pomysłu na sympozjum. Jak to się zaczęło, jak powstał, jak zakiełkował ten pomysł, żeby zorganizować takie przedsięwzięcie? Zmiany, jakie dokonywały się w trakcie pandemii, czyli absolutnie ograniczenie możliwości pracy, kontaktów, chociaż te kontakty później były zdecydowanie częstsze i bliższe, spowodowały możliwość zastanowienia się, przemyślenia, jak wygląda dzisiaj świat, jaki będzie jutro, pojutrze, na ile zmiany, które dokonały się na całym świecie, w naszej mentalności, w możliwościach ekonomicznych, w potrzebach nasz środowiska, lekarzy zajmujących się tą częścią estetyczną medycyny, co my możemy zrobić, co chcemy zrobić, jaki kierunek obrać, żeby przez następne wiele, wiele lat dobrze działać, razem działać, żeby było to efektywne dla nas, dla środowiska i dla naszych pacjentów. Wszyscy mieliśmy jednakowe odczucia. Potrzebujemy się kształcić, potrzebujemy wymieniać się, może to brzmi banalnie, ale jednak doświadczeniami. Potrzebujemy spotkań, gdzie otwartym głosem będziemy mówić, co wykonujemy, czym wykonujemy, jakie mamy efekty, jakie mamy niepowodzenia. Tak szczerze, to te spotkania, które odbywały się do czasów pandemii, typu duże kongresy, zaczęły przypominać trochę takie expo, czyli wykład handlowy za wykładem handlowym. Oczywiście każdy wykład handlowy przedstawia najlepsze możliwe produkty, efekty. Bardzo mało się tam mówi o powikłaniach. Każdy z lekarzy, którzy ma taki wykład, jest przekonany, że tylko i wyłącznie ten produkt, ta technologia będzie najlepsza. Nikt nie oponuje, nie zadaje pytań, jest następny wykład handlowy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście firmy na naszym rynku estetycznym też organizują spotkania, no ale jest oczywiste, że one też mówią tylko o swoich produktach. Więc gdzie i jak, w jakim gronie możemy się spotkać, żeby rzeczywiście ta wymiana merytoryczna, taka wynikająca z naszego absolutnego przekonania i doświadczenia miała miejsce. Ale nie bała się pani doktor, to jest tak naprawdę przeolbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, które w zasadzie jednoosobowo pani doktor organizowała. Jednoosobowo nie. To jednak ogromne, nawet nie wsparcie, tylko współdziałanie kilku osób. Rzeczywiście nie była to duża grupa, ale kilku osób. Natomiast takie wsparcie duchowe na zasadzie wiary, zaufania kilkudziesięciu lekarzy, bo w takiej grupie się spotykaliśmy, spowodowało, że no, uwierzyłam, nabrałam takiego wiatru w żagle. Tak, to będzie to, to powinno spowodować skonsolidowanie nas. Powinno spowodować, że ta przyszłość nas zajmujących się, ja celowo nie używam słowa medycyna estetyczna, bo szukamy tej nazwy, która również oddzieli ten czas przedpandemiczny po tym, co teraz się dzieje. Zdecydowanie bardziej wolimy nazywać to medycyną regeneracyjną, medycyną funkcjonalną. Medycyna estetyczna to przeszłość. To ten czas, kiedy zachwycaliśmy się, czy nawet bardziej nasze pacjentki, takim szablonem wyglądu. Takie usta, takie policzki, tak uniesione brwi, były pewne stereotypy w sposobie leczenia.
To jest przeszłość. To, co teraz mówimy, to patrzymy na tą różnorodność ludzi, postaw, potrzeb, na to, że każdy chce, każdy naprawdę, zachować tą swoją indywidualność, stawia na zdrową, dobrą skórę, na dobry wygląd, w ramach tego, jak on to interpretuje. Jest oczywiste, że pewne informacje, sposoby szkoleń, takie jak robiły firmy, już nie będą miały miejsca. Jest oczywiste, że my jako lekarze nie będziemy w taki czy inny sposób reklamować, przedstawiać naszych usług medycznych. Jest oczywiste, że będziemy potrzebowali płaszczyzny forum, gdzie swobodnie jednak będziemy na ten temat rozmawiać. Stąd off-label. Tak, tak jak ja myślę, że tu niewiele się zmieniło w stosunku do tego, co było, bo to akurat jest spójne. Było, jest i będzie, że uważamy, że zabiegi z dziedziny tej estetyki lekarskiej, medycyny regeneracyjnej wykonują lekarze. Tu nie ma żadnej zmiany. Zmiana jest taka, że chcemy na tych spotkaniach bez... może nie tyle, że nacisku, ale tak dużej roli firm, rozmawiać, dyskutować to, co, to, jak robimy, dlaczego robimy i używać nazw handlowych. Nie mówić ogólnie o biostymulatorach na bazie kolagenu czy aminokwasów, nie mówić o kwasach hialuronowych. Używamy nazw handlowych, bo mamy do tego prawo, czyli reprezentujemy siebie, nie reprezentujemy firm. Fascynujące i wręcz niespotykane jest to, co udało się osiągnąć w off-label. Mam tutaj na myśli to, że lekarze mówią wprost, opisują swoje techniki, często te własne, tajne techniki, ale mówią też o swoich porażkach, coś świetne. Mamy do siebie zaufanie. To jest grupa naprawdę najlepszych profesjonalistów. W związku z tym każdy z nas wie, że robimy to naprawdę doskonale i każdy z nas miał niepowodzenia. I z takiego poziomu mówienie, że miałem to, to i to i tak z tego wybrnąłem, tak to leczyłem, ta osoba mi pomogła, ta na coś skierowała, wynika, że nie ma trudności w opowiadaniu o niepowodzeniach. To jest charakterystyczne dla osób, które mają już bardzo wysoki poziom umiejętności, mam bardzo dużo doświadczeń, no w związku z tym nie boją się ocen, że im coś nie wyszło. No to nie jest, źle teraz powiedziałam, to nie, że coś nie wyszło. Medycyna jest medycyną. Niepowodzenia, działania niepożądane, powikłania, każdy z nas ma. To jest tylko kwestia ilości zrobionych zabiegów. Chciałam powiedzieć, w jednym sympozjum właśnie ze sceny padło takie zdanie, że ten, kto nic nie robi, nie praktykuje, nie ma. Dokładnie. Więc dokładnie statystycznie powinno się gdzieś zdarzyć, chociażby dlatego, żeby wzmacniać swoje umiejętności, nabierać doświadczenia. Medycyna, oczywiście. To jest rozwój. To jest sztuka. No właśnie. Tak, bo off-label bazuje na niezwykłym, może nie tyle pomyśle, co wizjonerstwie i człowieku renesansu, czyli Leonardo da Vinci. To jego człowiek jest naszym symbolem, jego sposób myślenia, takie postrzeganie bardzo wielopoziomowe, takie bardzo z góry obejmowanie pewnego problemu, dochodzenie do różnych dróg jego rozwiązań. To jest fascynujące. Ale z nutą nowoczesności. Oczywiście. To można było zobaczyć. Tak, nie, my jesteśmy future. To nie. Zdecydowanie, to przyszłość jest tym, co fascynuje, co powoduje, że się rozwijamy, że chcemy, że mamy taką aktywność, pasję w tym. Zdecydowanie. A co jest misją, co jest wizją przyszłości off-label? Spowodowanie, że ta część medycyny będzie rzeczywiście niezwykle traktowana poważnie, akademicko, bo to się dzieje. Przecież coraz więcej różnych grup badawczych, różnych naukowców zajmuje się tą częścią, nazwijmy, estetyczną, szeroko rozumianej medycyny, bo to nie tylko w dziedzinie skóry. Przecież i ginekologia, i urologia, i ortopedia, to stomatologia,
bardzo, bardzo wiele jest tych przestrzeni, gdzie te części, nazwijmy, estetyczne, rozwijają się, sięga się po badania obserwacyjne, kliniczne, powstaje bardzo dużo prac, jest bardzo dużo, ukazuje się artykułów, czasopism, książek, także ta część medycyny, żeby miała bardzo wysoki poziom, żeby była postrzegana przez nas, lekarzy, nie jako dodatek do jakiejś pracy, tylko rzeczywiście jako świadomy wybór takiego zawodu i przez naszych pacjentów. To jest niezwykle istotne. Czy specjaliści off-label to wyłącznie ci związani z estetyką, z medycyną estetyczną? Nie, to są ludzie, którzy mają, lekarze, którzy mają różne specjalizacje i w ramach tych specjalizacji ileś lat temu podjęli decyzję o rozwoju w estetyce lekarskiej, w tej medycynie regeneracyjnej. Ich podstawą umiejętności jest ta podstawowa specjalizacja. Jeżeli ktoś jest neurologiem i dla niego toksyna botulinowa w neurologii była punktem wyjścia do zainteresowania się wskazaniami estetycznymi, to na pewno zrozumienie mechanizmu, możliwości, ale i efektywność tych zabiegów estetycznych jest bardzo dobra. Jeżeli ktoś jest okulistą i bardzo dobrze zna, rozumie tą okolicę, to wszelkie zabiegi, które estetyczne wykonuje na tej okolicy, są, to nie jest, nie chcę użyć słowa banalne, ale zdecydowanie lepiej wkomponowane w problem tej okolicy, niż dla osoby, która takiego podstawowego, to nawet nie podstawowego, ale takiej specjalizacji nie ma. I tak dalej, i tak dalej. Czyli w gronie off-label są lekarze różnych specjalizacji, łączy jedno, wiedza, doświadczenie i pasja w tej medycynie regeneracyjnej. Spotkania off-label odbywają się cyklicznie raz w miesiącu. To dużo czy mało? Postanowiliśmy, że spotkań w skali roku będą 4 jako sympozja jednodniowe. Do tego dochodzi jedno spotkanie konferencyjne, kongresowe, naukowo-szkoleniowe. Od października jako kierownik studiów podyplomowych na uczelni Akademii Leona Koźmińskiego rozpoczynamy studia podyplomowe o nazwie Akademia Medycyny Estetycznej i Biznesu. I oczywiście to musi być ta część praktyczna, workshopy, warsztaty, które te organizowane są raz w miesiącu. Nawiążmy w takim razie jeszcze do studiów do Akademii Koźmińskiego. Czego lekarze, specjaliści będą mogli nauczyć się, dowiedzieć podczas tych studiów? Czy lekarz musi się jeszcze uczyć i studiować dalej? Zmiany, jakie zaszły i zachodzą, powodują, że każdy lekarz zajmujący się estetyką lekarską potrzebuje wiedzy ogólnie, nazwijmy to, biznesowej, bo to nie jest tylko jego umiejętność i wiedza w zakresie zabiegów estetycznych. To jest wiedza z zakresu prawa, marketingu, psychologii itd., itd. Ta wiedza jest tajemna. Nas na studiach medycznych tego nikt nie uczy. I młodsi, i starsi lekarze coraz częściej mają ogromne problemy, nie w obszarze zabiegowym, tu jest łatwiej się nauczyć, ale poruszania się w tym obszarze biznesowym, szeroko rozumianym. Przez to część z osób odchodzi, część jest niezadowolona, sfrustrowana. Ilość spraw sądowych wzrasta, będzie wzrastała. Sposoby rozliczeń są niewiadome. Wprowadzanie regulacji, nie wiadomo, czy mogę się reklamować, a jeżeli tak, to w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. To też ułatwi komunikację wewnętrzną. Oczywiście. Bo często menadżer kliniki, tak. A lekarz mówią dwoma różnymi językami i nie potrafią się zrozumieć. No ale większość lekarzy nie ma swoich menadżerów. To dotyczy jednak takich większych klinik, gabinetów, więc ta wiedza jest naprawdę bardzo konieczna. I co jest niezwykle ważne, jest bardzo mało studiów podyplomowych. Nie w cudzysłowie szkół, czyli jakichś zorganizowanych kursów. Studiów.
czyli tego zabezpieczenia dla lekarza na wypadek na przykład sprawy sądowej, zabezpieczenia na wypadek jakiejś rozmowy, wcale już nie na granicy prawa, ale z pacjentem w przyszłości, posiadania dokumentu, który będzie niezwykle różnicował gabinet medyczny od gabinetu kosmetologicznego. Czyli to są studia podyplomowe dedykowane lekarzom i lekarzom dentystom, zakończone otrzymaniem takiego dyplomu i za tym idą dwie, nawet trzy rzeczy. Pierwsze, jest dyplom, który jest poważany, uważany nie tylko w Polsce. Ta uczelnia jest bardzo wysoko klasyfikowana w Europie. Jest wiedza medyczna, bo na tym się będziemy koncentrować, a będzie przekazywana przez najlepszych. No i jest też wiedza, nazwijmy to biznesowa, dostarczana przez kadrę naukową Akademii Leona Koźmińskiego. Lepiej trafić nie można. Gdzie możemy zatem szukać informacji o off-label i o możliwości studiowania? Off-label i Akademia Leona Koźmińskiego na naszej stronie, a przede wszystkim na stronie Akademii Leona Koźmińskiego w zakładce Studia podyplomowe. I kiedy możemy zaprosić na kolejne sympozjum off-label? 28 maja w hotelu Crown Plaza, bardzo to podkreślam, bo nasze spotkania odbywały się w Sheratonie, zmieniamy formułę, odbędzie się bardzo, bardzo ciekawe sympozjum, czy te oczy mogą kłamać. Tytuł jest może taki bardzo swobodny, natomiast rzeczywiście podchodzimy do tematu z całym profesjonalizmem i przekonaniem, że zarówno ta okolica, jak i następne sympozjum wrześniowe o ustach wzbudzają najwięcej pytań i najwięcej zainteresowania ze strony lekarzy. Także przyjrzyjmy się tej okolicy, podamy rozwiązania przedstawiane przez ekspertów z różnych dziedzin. Pani doktor, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I do zobaczenia na kolejnych sympozjach. Dziękuję, do widzenia.